mówiłam i stwierdziłam, że wam... Hej moi kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam was na taki haul połączony z Mierzymy. Zebrałam po prostu rzeczy, które ostatnio kupiłam, zamówiłam i stwierdziłam, że wam pokażę, no bo nie mam na tyle, żeby nagrać całe Mierzymy, ale pomyślałam, że to po prostu połączę. Najpierw na usta sobie nałożę błyszczyk, bo właśnie zjadłam obiad i zjadłam błyszczyk. Nakładam błyszczyk koralowy. Ten makijaż robiłam ostatnio na live z wami. No i właśnie zapowiedziałam, że będę robiła haul, Mierzymy. No i co, mam też perfumy, słuchajcie. Będę perfumy tutaj wam wyciągać, butę, kapelusz, torebkę i trochę ubrań. Zaczynamy. Bierzcie sobie coś pysznego do picia. Ja mam zieloną herbatę z imbirem. I jeszcze jedno małe ogłoszenie. Teraz filmy będą się pojawiały o 19:00. Zmieniliśmy czas publikacji na ten zimowy. Ostatnio na live mówiliście, że chcecie filmy wcześniej i robiłam głosowanie. I większość osób powiedziała, że chce mieć o 19:00 filmy, nie o 20:00, więc zgodnie z waszym życzeniem zapraszam o 19:00. Teraz się pojawiają filmy wieczorami. Będę wam umilać wieczory. Wiem, że tu przychodzicie po to, żeby się zrelaksować, wyluzować, więc dobra. Zaczynamy. Zacznę sobie od kapelusza, bo mi tu kapelusz leży. I ten kapelusz mam, słuchajcie, ze współpracy z TK Maxem. Właśnie mam go z TK Maxa i pomyślałam, że wam go tu pokażę właśnie, bo bardzo mi się podoba kolor i bardzo mi się podoba to, że on ma tutaj ten łańcuch. Ten łańcuch jest naprawdę świetnej jakości. Kapelusz kosztował 100 i to jest oczywiście nie coś, co będzie nosił każdy, co będzie pasowało każdemu, ale dla mnie do stylizacji boho, do stylizacji jakichś bardziej eleganckich i do płaszcza jest przepiękny. On jest taki lekko nawet oliwkowy, bym powiedziała. Bardzo mi się podoba i tak jak kiedyś nienawidziłam kapeluszy, to teraz uważam, że naprawdę fajnie to wygląda, więc chciałam wam pokazać ten kapelusz właśnie, że on jest z TK'a. Możecie go znaleźć w TK Maxie. I z TK Maxu również mam torebkę. I ostatnio się z nią nie rozstaję. Darek mówi, co ty chodzisz tak ciągle z tą torebką? Czekajcie, wyjmę tylko klucze. A ja mówię, a wiesz co? Bo chodzę, bo jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo wygodna. Czekajcie, portfel, klucze. Jakieś karty mi wypadły. Dobra, chwila. Co te karty tak powylatywały? Siedźcie. I co wam chcę powiedzieć? No i ta torebka to jest dla mnie taki troszeczkę zamiennik czy kształt torebki YSL. Jest bardzo miękka, bardzo mięciutka. Strasznie mi się spodobała właśnie przez to, że tak ładnie wygląda. Ja ją wam pokazywałam na rolce TK Maxa i rzeczywiście wzięłam ją do kasy. I to jest marka Markberg Denmark. Duńska firma. Nie mam pojęcia, ile te torebki kosztują. Ma mnóstwo przegródek w środku, jest mięciusieńka. Więc to jest fajne, że tutaj mieszczę bardzo dużo rzeczy. I naprawdę ja śmigam z tą torebką codziennie teraz. Ona mi pasuje do wszystkiego na zimę. Jest absolutnie świetna. Absolutnie wygodna. Także wkładam wszystko. Akurat taki rozmiar, wiecie, idealny do wszystkiego i podoba mi się, że ma srebrne dodatki, tutaj ma jeszcze dodatkowo w środku kieszonka, także świetna torebka i ona była w cenie około 300 zł, przeceniona z chyba z 700, coś takiego, jeżeli dobrze pamiętam. Także naprawdę fajna torebka i często w niej teraz chodzę. Ostatnio mam fazę na buty, a mianowicie konwersy, dokładnie konwersy. Zamówiłam sobie czarne i te już noszę od około miesiąca. Wybaczcie, że są brudne i tu mam w środku moje wkładki ortopedyczne w czerwonym kolorze, jak widać. Wyrwałam sobie te konwersowe ze środka, także tak wyglądają te buty czarne i zamówiłam je sobie na eObuwie i zamówiłam też sobie kolejny kolor, bo pojawiły się i były na promocji. Także z wami otwieram tutaj kolejne. I mamy konwersy. Właśnie teraz powiem wam, takie buty dobrze kupować jesienią i zimą, bo są poprzeceniane. Nie bodki, tylko właśnie takie. I kupiłam sobie też beżowe konwersy. Będą dobre na lato, a może i na teraz, zobaczymy. Zobaczę jak na długość, czy to są na pewno te. Mierzcie dobrze, bo czasami, słuchajcie, w zależności od tego, czy to jest męsko-damski but, czy to jest tylko męski, czy tylko damski, mogą się różnić troszeczkę szerokością. Bardzo wygodne buty. Tylko tutaj trzeba dobrze dobrać swój rozmiar. Ja po latach dobrałam swój... Ja wiecie, że przez kilka lat nosiłam nie ten rozmiar, co trzeba. Doszłam po prostu przypadkiem, nie czy pamiętacie to. Przypadkiem się zorientowałam, że noszę nie ten rozmiar, że są trochę za ciasne, że mnie po prostu jest mi niewygodnie w tych butach. Dlaczego? No bo nie ten rozmiar. I doszłam do tego. I teraz noszę dobry. Mogę poruszać palcami, nie ściskają mnie, więc świetne buty. Ja jestem z nich zadowolona. Piorę je w pralce na trybie delikatnym i... nic się nie dzieje. Okej, lecimy dalej. Perfumy. Ostatnio mam obsesję na punkcie tych perfum. Darek uwielbia, jak mam je na sobie. Ja nie wiem, on po prostu kocha, jak mam właśnie Daisy marka Jacobsa. Jak widzicie, spore zużycie. Oh So Fresh to jest mój ulubiony zapach. I zamówiłam z Notino dwa jeszcze inne zapachy. Już wam pokazuję. Razem z wami zrobię unboxing i powąchamy. Ja je kiedyś wąchałam w perfumerii czy na lotnisku, już nie pamiętam. Boże, już dawno perfum nie kupowałam. Wiecie, mam tyle perfum, mam tyle zapachów. W końcu muszę wam kiedyś nagrać film o nich. I mam dwa flakony. One były w promocyjnych cenach, dlatego też się skusiłam. Bo mówię, nie, to nie jest tak, że jakoś potrzebuję perfum. I zamówiłam sobie Ever So Fresh. Ale śliczne opakowanie. Tak wygląda buteleczka. Równaj do mojego. Tutaj mamy 100 ml. 175, przepraszam. 75. No i sprawdzam zapach, bo już go nie pamiętam. Bardziej pudrowy. Niech chwilkę przestygnie.
Też kwiatowe, ale bardziej pudrowe. O rety, kojarzy mi się z czymś z dzieciństwa. Piękny jest ten zapach. Ten mi się nadal bardziej podoba. Ten jest bardziej pudrowy, taki mandarynkowo-pudrowy bym nazwała. Ciekawy zapach. I drugi, który właśnie też był na promocji, to jest Skies. Nieba. I on jest taki piękny. Ile mam tu mililitrów? 50. On, czy one nie są po prostu cudowne? Cudowne. Będę miała kolekcję trzech zapachów. Mam jakoś, nie wiem, tak mi ostatnio się podoba ten nuty zapachowe marka Jacobsa. O, to jest to pomieszane z Light Blue. Trochę ogórkowy. No, trochę ogórkowo-kwiatowy, ale ten ogórek nie przeszkadza mi tu jakoś bardzo. O Boże, jaki ładny to jest. Jak wywietrzał. Taka świeżość, mandarynka, cytryna, kwiaty. A tutaj? A tutaj właśnie Light Blue... Moschino Love Love pomieszane z tym podstawowym. Fajne są te zapachy, można je nawet mieszać. No, także kupiłam na promocji i się bardzo cieszę. Tak postawię sobie tu z tyłu, bo pięknie wyglądają. Wow, już dawno mówię, nie kupiłam sobie czegoś takiego. Piękne są, no wyglądają jak... Cudowne są, jak łączka. Piękne, piękne, wszystkie są piękne. Dajcie znać, czy macie właśnie perfumy z marka Jacobsa i czy lubicie, który jest waszym ulubionym zapachem. Teraz Halara. Ostatnio wam nagrywałam Mierzymy. Nie wiem, czy już jest na moim kanale, powinno już być. I sobie sama kupiłam te rzeczy. I zrobiłam zwrot dwóch rzeczy. Słuchajcie, nie musiałam ich odsyłać, co było w szoku, bo dostałam po prostu kupon na kolejne zakupy, więc jakby jestem stratna o to, co kupiłam. Nie odesłałam tego, nie odzyskałam pieniędzy, ale odzyskałam kupon, więc zamówiłam coś jeszcze. I dołożyłam jeszcze i domówiłam coś, bo mi się te rzeczy bardzo podobają. I one przychodzą w takich workach. O, to jest odzież sportowa, ale taka casualowa dosyć. Domówiłam kilka rzeczy, bo musiałam, bo mi się tak podobały. Pierwsza to jest bluzka, ale jest krótka. Myślałam, że będzie dłuższa. Króciutka jest. To jest taki top bluzka. Bardzo fajnie szyta. Podwójne te. Tutaj są wkładki. Wszystko brałam w rozmiarze L. Taki top. Linki do wszystkiego macie na dole. Jakość tych rzeczy powala. Naprawdę, to jest niesamowita jakość. Zamówiłam też sukienkę, która jest wiralem na TikToku. Zaraz wam ją przymierzę. Taka trochę księżniczka. Co tu jeszcze mam? Uhuhu. Mam tu jeszcze moją piękną spódnicę, tylko w innym kolorze. To też jest rozmiar L. Pokazywałam wam ją przy ostatnim Mierzymy. Taka bardzo leciutka na dole, ma wbudowane majtki, więc to jest też ciekawa sprawa, że wsuwacie to całe po prostu na siebie, tylko górę do tego zakładacie dowolną. Dostałam torbę od nich. Też opakowane osobno, w ogóle te torby też świetnej jakości, sobie później wykorzystuję do przechowywania. Torba i spodeny, z tego co pamiętam, bo zamówiłam spodnie, które już mam, tylko w kolorze oliwkowym, czyli szerokie spodnie, bo bardzo dobrze mi się sprawdzają, chodzę w nich nawet do pracy, z kieszeniami, także no co, robię małe Mierzymy i wam pokażę te rzeczy na sobie. Zanim przejdziemy do Halary, pokażę wam jeszcze płaszcz, który właśnie przy tej współpracy z TK Maxem sobie kupiłam. Marka Yas. Właśnie z TK'a, rozmiar XL i ten płaszcz, nie wiem czy tutaj mam jeszcze metkę czy nie, o chyba właśnie, już nie mam metki, no chyba już nie mam metki. Ten płaszcz też był połowę tańszy niż na metce, wiadomo. Pokażę wam jak wygląda, moja mama mówi, że jest taki sobie, a mi się bardzo podoba, oczywiście nie do pasków, tylko wiecie, do czegoś innego. Tak wygląda i ma bardzo, bardzo, bardzo taki solidny, grubszy materiał. Także taki fajny płaszcz na jesień. Super kolorystyką. Nie wiem, no mi się podoba. Dajcie znać, czy wam się podoba, czy nie. Jest taki trochę oversize'owy, ale jestem z niego zadowolona. I przejdźmy do Halary. Zacznę sobie od tego topu i od spódnicy i zobaczymy, jak to będzie na mnie się prezentować. Okej, powiem wam, że ta bluzka jest na mnie za krótka. Nie sięga mi nawet do pępka. Wkurza mnie i wydaje mi się, że po prostu oddam ją siostrze, bo siostra kocha Halarę i to siostra mnie przedstawia. Jest bardzo obcisła i bardzo jest mniej elastyczna niż pozostałe rzeczy, więc top powędruje do siostry, już nie będę go odsyłać już bez przesady. No i spódnica. I spódnicę mogliście mieć w innym kolorze. Na poprzednim Mierzymy. Tak to wygląda. Rozporek jest aż do samej góry, więc bardzo, bardzo odsłaniająca. Raczej nie jest to spódnica do rajstop, raczej to jest spódnica właśnie wiosna, lato, więc sobie poleży, ale jestem zadowolona, że ją zamówiłam, bo jest bardzo długa. Ma te majtki wszyte. Rozporek jest wysoki i czasem nam majtki prześwitują, ale jakoś to tak się, nie wiem, to nie widać, czy to są majtki, bo to jest, wiecie, tu pod spodem tak jakby część tej spódnicy. No moim zdaniem jest to przepiękna kreacja. No i do jakiegoś właśnie topu. Super. Teraz spodnie. Spodnie są rewelacyjne. Po prostu świetne. To jest kolor khaki. Są bardzo luźne, więc jak lubicie takie galoty luźne, one naprawdę tu mają bardzo dużo miejsca. Jak lubicie takie rzeczy, to może być coś dla was. Bardzo swobodnie się w nich czuję. Można je oczywiście dawać niżej, można je dawać wyżej. Jak tam lubicie. Cieszę się, że zamówiłam sobie też oliwkowe, bo będą do tych wszystkich stylizacji jesiennych. Są cieniutkie, wygodne. No co, mam same pozytywne rzeczy do powiedzenia. I na koniec mierzę sukienkę. Zobaczmy, jak w niej wyglądam. To jest sukienka idealna. Długość
lekki rozporek, tu nie jest jakiś ogromny. I tutaj ta góra jest gorsetowa, jest zbudowana, tutaj ma takie wszyte szwy, które imitują nam gorset. A tutaj tak się schodzi jak gorset. Jestem bez stanika, trzyma biust, schodzi się tutaj właśnie do góry, lekko kwadratowy dekolt, no totalna księżniczka. Tak wyglądają plecy, więc śmiem twierdzić, że to jest idealna sukienka na ramionczka. Czarna, tutaj jest ten sam materiał, co mamy na spódnicy, czyli taki leciutki. Na górze jest grubsze szycie, podwójne, żeby dobrze podtrzymać biust. No to jest rewelacja, rewelacja. Spodnie i te sukienki mają na stronie świetne. Jestem fanką tej marki, kroje są genialne. Także wiem, że może teraz nie jest sezon na to, ale musiałam to zamówić. Kochani, mam nadzieję, że ten krótki haul Mierzymy Wam się podobało. Coś innego niż normalnie publikujemy w niedzielę. Jeżeli tak, to poproszę o kciuki do góry i widzimy się w kolejnym filmie. I pamiętajcie, że filmy się teraz pojawiają o 19:00. Linki do wszystkiego macie na dole. Buziaki, pa, pa.